Ojcze, dziękujemy Ci za nowe życie. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj dałeś nam tą możliwość, aby być w Twoim zgromadzeniu, aby razem wspólnie modlić się, uwielbiać Ciebie, śpiewać Ci, słuchać Twojego słowa, wzajemnie budować i umacniać naszą wiarę. I to, co dzisiaj mamy tutaj na tym miejscu, to jest w 100% Twoje dzieło i coś ponadnaturalnego. To nie jest wynik jakiegoś programu tego świata, jakiejś rzeczy, którą ktoś wymyślił, że fajnie by było, tak jak jakieś tam kluby zainteresowań się spotykają, jakichś hobbystów, filatelistów, jakichś, nie wiem, tam wędkarzy czy coś, ale nie umniejszając wagi tamtym rzeczom, które ludzie robią, to jednak to, co tutaj ma miejsce, jest czymś, jest Twoją manifestacją, jest Twoją obecnością. Ty powiedziałeś sam, ogłosiłeś siebie, że Ty jesteś głową Kościoła. A więc, Panie, za każdym razem, kiedy angażujemy się w Kościół, kiedy ciało Chrystusa, to mamy do czynienia bezpośrednio z Tobą, no bo trudno, żeby ciało nie miało kontaktu ze swoją głową. Więc dzisiaj dziękujemy Ci za to i prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił to ostatnie nauczanie z serii listu do Efezjan, który rozpocząłem w lutym tego roku. I prosimy, abyś przemawiał do nas, być może, że jest to jedno z najważniejszych przesłań, które z listu do Efezjan miałem. Dziękujemy Ci. Amen. Dzisiaj kontynuujemy temat uzbrojonego wojownika, czyli chrześcijanina, który nie śpi, ale jest świadomy tego, że szatan zwodzi cały świat i że nie można być przyjacielem systemu tego świata, jeżeli chcę być przyjacielem Boga. To nie jest mój pomysł i to nie jest teoria spiskowa, tylko jest to fragment z listu Jakuba, gdzie Jakub pisał właśnie w 4 rozdziale, że jeżeli ktoś chce być przyjacielem świata, czyli w sensie właśnie sposobu, stylu życia, myślenia, podejmowania decyzji, no to nie może być przyjacielem Boga. Te dwie rzeczy się nawzajem wykluczają. I dzisiaj będę mówić na temat modlitwy w duchu, kończąc właśnie, to będzie ostatnie nauczanie z tej serii, tam 20 któreś, nie pamiętam ile tam było, ale tam 4 lutego zaczęliśmy tą serię, dzisiaj ją kończymy. I myślę, że wiele Bóg nas nauczył przez ten czas i wiele nam pokazał. Myślę, że wzrośliśmy w tym czasie, że poznaliśmy Boga lepiej. Być może, że będę miał jeszcze, może za tydzień albo za 2 tygodnie, powiem, takie zrobię podsumowanie całego listu, jakby akcentując te główne myśli, żeby lepiej sobie utrwalić, bo specjaliści od uczenia i zapamiętywania mówią, że jeżeli tylko raz z czymś masz do czynienia, to zwykle w ciągu pierwszych 2 dni zostaje ci może 1-3% tego, co było mówione, ale wystarczy raz powtórzyć i to już się bardzo zwiększa, tam 10-15% zostaje z tego, co słyszymy. Więc zaczniemy od wersetu 6-18 i do końca tego 6 rozdziału do 24. I dzisiaj ten temat modlitwa w Duchu Świętym. Więc 6-18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Modlitwa w duchu, o której mowa tutaj w tym wersecie, odnosi się do modlitwy inspirowanej, kierowanej i podtrzymywanej przez Ducha Świętego. Czy ludzie potrafią się modlić? Tak, myślę, że bez większych problemów każdy gdzieś potrafiłby jakąś modlitwę powiedzieć. Jednakże modlitwa nie jest ograniczona do jakichś ustalonych formułek, ale powinna być wyrazem naszej bliskiej i głębokiej relacji z Bogiem, polegającej na zaufaniu do Boga, na Jego prowadzeniu. I do takiej modlitwy Bóg nas wzywa i chce, abyśmy modląc się,
byli właśnie inspirowani, kierowani poprzez Ducha Bożego. I to już jest jakby wyższy etap modlitwy. To jest taka modlitwa prawdziwa, płynąca z serca i wynikająca z relacji z Bogiem. Jeżeli potrafisz się modlić w Duchu Świętym, takie modlitwy zwykle są bardzo potężne w oddziaływaniu, przynoszą zmiany, może niekoniecznie natychmiast widoczne w tym samym momencie, kiedy się modlimy, chociaż czasami też i tak bywa. Jednakże tylko modlitwa w Duchu Świętym nie ma wymiaru takiego religijnego. Religia, czy co mam na myśli mówiąc słowo religia, to pewne standardowe zachowania, które są akceptowane właśnie w jakimś takim uświęconym miejscu typu właśnie świątynia. Natomiast czy zbiór pewnych zachowań, pewnych regułek, zakazów, nakazów wykonywanych mechanicznie, bez zrozumienia i w taki automatyczny sposób, no, czy mówienie właśnie też z pamięci pewnych modlitw, no to są to pewne zachowania religijne i nie o to tutaj chodzi. Modlitwa w duchu, czyli Bóg dał każdemu nowonarodzonemu dziecku swojemu Ducha Bożego, który na stałe mieszka w nas, uczynił nasze ciała świątynią. Bóg, który jest osobą, Duch Święty, który jest osobą, On inspiruje nas, On pobudza nas do modlitwy, tak jakbyś, nie wiem, jechał samochodem w jakimś nieznanym terenie i siedzi obok ciebie ktoś, kto bardzo dobrze zna okolice, zna ją świetnie i kieruje tobą. I tam rozmawiacie sobie, zbliżasz się do jakiegoś skrzyżowania, on mówi, no to teraz tutaj prosto, w innym momencie, a teraz tutaj skręć, omiń jakieś miejsce. I Duch Święty, który jest, on zna ten świat duchowy, w którym my się poruszamy, na który my sami jesteśmy, można powiedzieć, praktycznie ślepi, bo nasze uszy, takie fizyczne, nasze oczy, właśnie fizyczne, biologiczne, one nie widzą świata duchowego, ale Duch Święty widzi ten świat. Jest on, wie, co się dzieje w tym momencie w tym świecie duchowym. I dlatego polegając na pracy Ducha Świętego, na tym, co On mówi do nas, możemy się modlić w bardzo efektywny sposób i powinniśmy się uczyć takiej właśnie modlitwy. Paweł napisał o tym, o modlitwie w duchu, nie tylko w Efezjan właśnie w 6:18, ale również w Rzymian 8:26-27 do innego kościoła, do innych ludzi mówi tak: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Niesamowite, mamy wstawiennika, kogoś, kto modli się do Ojca w naszej sprawie. I dlaczego? Dlatego, że my, tak jak tutaj Paweł napisał, nie wiemy, o co się modlić, ani jak należy. Ponieważ jesteśmy ludźmi, istotami zależnymi od Boga w 100%. A więc On się wstawia za nami. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I bardzo wspaniałe i niesamowite jest wtedy, kiedy chodzimy napełnieni Duchem Świętym i właśnie kiedy modlimy się, będąc skierowani przez Ducha Świętego, bo wtedy trafiamy i celujemy w miejsca, których normalnie nie jesteśmy świadomi. To jest trochę tak, jakby można byłoby to porównać, jakby dać jakiemuś żołnierzowi pistolet do ręki, ale ma on zawiązane oczy i po prostu nie wie w ogóle, nie widzi, co się dzieje, bo ma zawiązane oczy. I teraz ty, będąc, stojąc obok, widzisz, że on wyciąga ten pistolet, wyciąga rękę z pistoletem i mówisz mu trochę niżej, nie, trochę bardziej w prawo, jeszcze bardziej w prawo, troszkę wyżej. I wtedy on oddaje strzał i ten niewidomy żołnierz, on trafia dokładnie w cel. I myślę, że diabeł jest za każdym razem zdumiony, kiedy my, modląc się w Duchu Świętym, będąc namaszczeni, napełnieni przez Ducha Świętego, modlimy się dokładnie o rzecz, o której diabeł wie, że nie mamy prawa wiedzieć, ani nie możemy jej widzieć, ani rozpoznać, bo nie mamy takich zdolności, ale będąc inspirowani przez Ducha Świętego, dotykamy rzeczy, modlimy się o osoby, w sposób bardzo efektywny i skuteczny. To jest właśnie modlitwa w Duchu Świętym. I Paweł, ciekawy jest, że Paweł prosi właśnie tych młodych
w wierze chrześcijan efeskich, oni tak gdzieś 8-10 lat od nawrócenia czytają ten list do Efezjan i on właśnie tych młodych w wierze chrześcijan prosi o taką właśnie modlitwę. Modlitwę, do której pobudzi ich Duch Święty. I Paweł tylko taką modlitwę chce widzieć u nich. Nie chce modlitw religijnych, nie chce modlitw zwyczajowych, nie chce modlitw wynikających z doświadczenia modlitewnego, że wiemy, jak powinniśmy się modlić, jak takie dobre modlitwy poprawne powinny wyglądać. Jemu takie modlitwy nie są potrzebne. On prosi chrześcijan o to, aby oni modlili się w Duchu Świętym. Więc każdy z nas powinien być w trakcie modlitwy otwarty i wyczulony na to, co Duch Święty mówi do ciebie. Jak to rozpoznać, co Duch Święty mówi do ciebie? Najczęściej on posługuje się myślami, które wzbudza w twoim umyśle w trakcie właśnie społeczności z Nim, kiedy jesteś napełniony przez Ducha Świętego. Te myśli, które powstają w twoim sercu, w twoim umyśle, w trakcie modlitwy, to jest sposób, w jaki Duch Święty przemawia do ciebie. Nie myśl, że kiedy tworzą się jakieś myśli w twojej głowie, to jest efekt naturalnej pracy twojego umysłu. Oczywiście umysł też ma taką zdolność, taką umiejętność, aby sam kreować pewne wnioski, analizy, pewne rzeczy ci się przypominają, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam właśnie o ten wyższy poziom, kiedy wiesz, że Bóg jest prawdziwy, że On mieszka w tobie, że On ma ci coś do powiedzenia, to możesz śmiało założyć, że w trakcie modlitwy On komunikuje się z tobą poprzez tworzące się w tobie myśli, pragnienia. On przywołuje w tobie jakieś osoby, przypominając się imiona, twarze, sytuacje, o które, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, powinieneś się zacząć, kiedy słyszysz to w swoim sercu, widzisz to w swojej głowie, to powinieneś zacząć się modlić właśnie w tym kierunku. Chociaż może się wydawać to czasami absurdalne i nieuzasadnione. A dlaczego taka sytuacja sprzed lat, czy jakaś osoba, z którą nie masz kontaktu, nie wiem, od 5 lat, nagle przychodzi ci na myśl. Jest to kierowanie Ducha Świętego, który chce, abyś pomodlił się w danej sprawie, w danym aspekcie. I to powinno być cechą charakterystyczną. Modlitwa w duchu powinna być cechą charakterystyczną uczniów Chrystusa Jezusa. Powinniśmy być właśnie takim domem modlitwy. A więc tak jak też Jezus nauczał w Marka w 11:17 napisał i nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców, bo oni tam właśnie zamiast modlić się, to zaczęli prowadzić religijny biznes i oczywiście to się Jezusowi nie podobało. Jezus to powiedział po tym, kiedy wypędził tych sprzedawców ze świątyni, którzy właśnie tam handlowali, sprzedawali, propagowali jakieś tam swoje towary, aby mieć zarobek z tego. Więc Jezus mówi, że właśnie dom Boży powinien być nazwany domem modlitwy. Dom modlitwy, czyli pewna taka cecha charakterystyczna. I tak jak powiedziałem, to powinno być cechą charakterystyczną każdego ucznia Chrystusa Jezusa. Kiedy przychodzisz do domu, nie wiem, jakie są tam domy, dom kultury na przykład, prawda? No to spodziewasz się, że w domu kultury będą jakieś wydarzenia natury artystycznej, jakieś koncerty, jakieś wystawy, jakieś pokazy obrazów, kiedy idziesz do domu czego, nie wiem, opieki, prawda, no to tam, że będą starsze osoby, że będą jakieś pielęgniarki i tam będą właśnie, będzie to odbywać się ta troska, opieka w domu opieki, prawda, tego się spodziewasz. Kiedy idziesz do, nie wiem, domu książki, no to będzie tam duży zestaw, zbiór różnych książek, tego się spodziewasz, idąc do domu książki. Kiedy ludzie przychodzą do kościoła, powinni widzieć nas modlących się i widzieć, że jest to cecha charakterystyczna naszej postawy, naszego chrześcijaństwa. Przede wszystkim dom modlitwy. Dom, ale modlitwy w Duchu Świętym. Nie dom jakichś klepanych formułek, jakichś tam pacierzy, jakichś litanii, w kółko powtarzanej tej samej modlitwy, jak jakieś mantry, ale autentycznej, szczerej modlitwy, która wynika ze społeczności
z Jezusem. I patrzcie, że też jest, a propos domu modlitwy, jest taki ciekawy fragment w Dziejach Apostolskich 12:12 tutaj wyświetlony na dole. Jest to sytuacja, kiedy Piotr zostaje pojmany przez władzę w Jerozolimie z tego powodu, że głosi Ewangelię i zostaje zamknięty w więzieniu z zamiarem wykonania egzekucji następnego dnia. Do więzienia przychodzi anioł w nocy, cudownie go wyprowadza stamtąd, wyswobadza go. I Piotr w środku nocy, będąc wyprowadzony przez anioła, idzie do domu, nie wie gdzie się ukryć, gdzie spędzić resztę nocy, idzie do domu przyjaciół. A w tym domu przyjaciół, w środku nocy, okazuje się, że ci jego przyjaciele mają sporo zaproszonych, wielu gości u siebie, którzy co robią? Nie śpią, ale trwają w modlitwie. Ten dom Marii, matki Marka, Jana Marka, który jest notabene jest autorem Ewangelii według Marka, i w tym domu jego matki, tego Jana Marka, dokąd Piotr idzie właśnie w środku nocy, odbywa się spotkanie modlitewne. Dlaczego? Dlatego, że oni uczynili dom, swój dom, domem modlitwy. W Dziejach Apostolskich 12:12 czytamy o tym, że gdy uświadomił to sobie, że wyszedł z więzienia i to nie jest jakiś jego sen czy jakaś wizja, uświadomił to sobie, udał się do domu Marii, matki Jana, którego zwano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Więc popatrzcie, nie lekceważmy modlitwy w duchu. Nie możemy rezygnować z modlitwy w duchu. Powinniśmy uczyć się takiej modlitwy, dążyć do niej, poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego i wypowiadać te słowa, i te, które On nam poddaje. Najczęściej właśnie poprzez jakieś wewnętrzne myśli, które On tworzy, czy wspomnienia, czy jakieś pragnienia, czy wyznacza jakieś pewne cele przed nami. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Bóg powierzył wiele dzieci tutaj do naszego zboru i modlimy się o ich nawrócenie. Pod naszą opieką w naszym zborze jest blisko 60 dzieci. Pytanie, ile z nich jest nawróconych? Ile z nich będzie nawróconych? Myślę, że właśnie będąc, modląc się w duchu, powinniśmy szczególnie pamiętać o w tej kwestii, o nawróceniu naszych dzieci. Bo nawrócone dzieci to jest przede wszystkim, myślę, efekt pracy czy chrześcijańskiego chodzenia z Bogiem ich rodziców. Niektórzy powiedzą, że no ale to nie tylko rodzice mają wpływ na dzieci, również szkoła ma wpływ, bo tam przechodzą, tam spędzają, nie wiem, 6-8 godzin dziennie i też jest bardzo duży wpływ na te dzieci, ale ja wiem, że jest świat, że jest system tego świata bezbożny, ateistyczny, ewolucjonistyczny i tam różne rzeczy do głów naszych dzieci są wkładane, ale czyż nie jest napisane w pierwszym liście Jana, że Jan mówi, że ten, który wierzy, że ten, który jest w nas, większy jest niż ten, który jest na świecie i że my poprzez wiarę zwyciężyliśmy świat, a więc nasze oddziaływanie rodzicielskie, prawdziwe oddziaływanie napełnionych duchem rodziców, ojca i matki ma o wiele większy wpływ niż wpływ tego świata. A jeszcze kiedy modlimy się jako zgromadzenie, jako właśnie duchowi opiekunowie naszych dzieci, to możemy widzieć szczere i autentyczne nawrócenia. I powinniśmy modlić się o to i pamiętać, że jeżeli dzieci zobaczą jakąś hipokryzję naszą, czy jakąś formę religijną, czy jakieś niedzielne kościółkowanie, że tylko rodzice są mili, uśmiechnięci i radośni, kiedy przychodzą w niedzielę z nami do kościoła, ale jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to po prostu lepiej tam nic nie opowiadać, ani ukryć się, bo to jest zupełnie inna atmosfera, no to również nie uda się takim rodzicom przekonać ich dzieci, że chrześcijaństwo jest czymś ważnym i jest czymś cennym dla nich. Więc modlitwa w Duchu Świętym jest bardzo istotną i bardzo ważną rzeczą. Powinniśmy dążyć w tym kierunku, uczyć się tego. I ostatnio, też tydzień temu, żeśmy wznowili nasze spotkania Kairos,
No i też tak rozmawiałem, ostatnio żeśmy rozmawiali, w jakim kierunku te spotkania przebudzeniowe mają iść i w zasadzie większość z nas zgodziła się, żeby wejść w ten następny etap przebudzenia, które moim zdaniem już w jakim stopniu widzimy jego przejawy w naszym Kościele, to powinniśmy skupić się właśnie na takiej modlitwie wstawienniczej w Duchu Świętym, jako główna forma naszych spotkań piątkowych. Zachęcam każdego z was, abyście dołączyli do tych spotkań i abyście uczyli się właśnie chodzić w modlitwie w Duchu Świętym. Abyście pamiętali o tym, że jest to potężne narzędzie i warto je stosować. Rzeczy, które się wydają trudne w naszym Kościele do pokonania, do rozwiązania, możemy to zwycięstwo otrzymywać poprzez modlitwę w Duchu Świętym. I wierzę, że ten najbliższy kilka miesięcy, ilekolwiek Duch Święty nas będzie prowadzić, te spotkania piątkowe Kairos powinny być nacechowane modlitwą w Duchu Świętym. Nie nauczaniem, nie śpiewaniem, chociaż te elementy też mogą się pojawić w naszych spotkaniach, ale przede wszystkim modlitwa w Duchu, modlitwa wstawiennicza. Popatrzcie, że gdy Nehemiasz, autor z tej starotestamentowej księgi, dowiedział się o kiepskim stanie mieszkańców Jerozolimy, którzy tam resztka tylko została w Jerozolimie, bo Nehemiasz w tym czasie znajduje się w niewoli babilońskiej i na wygnaniu. I tam przychodzi do niego jakiś posłaniec z Jerozolimy, który mówi o tym, że o słuchaj, nasze święte miasto Jerozolima leży w gruzach, nie ma murów, mało jest mieszkańców, tam nie ma świątynia zburzona i tak dalej, i tak dalej. To bardzo to przygnębiło Nehemiasza i czytamy w Nehemiasza 1:6, że to co zrobił, jaka była jego reakcja na te tak zwane hiobowe wieści, powiedział niechaj, zaczął się modlić do Boga, zaczął pokutować i powiedział takie słowa: niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twojego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, za sługi twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. I tak możemy powiedzieć, ale to jest taki starotestamentowy kawałek, taki nieszczególny, jakiś pozytywny. O tutaj o jakichś grzechach jest mowa, o słabym duchowym stanie, a przecież każdy chrześcijanin w Nowym Testamencie jest promieniejący radością Ducha Świętego, napełniony miłością, tryskający pokojem i w ogóle nie grzeszymy, prawda? Tak to jest w naszym zborze. Zgadzacie się z tym? Niektórzy się zgadzają, halleluja, bardzo dobrze. Tylko czasami zdarzają się jakieś upadki i po prostu jakieś słabości cielesności. Więc módlmy się o te właśnie rzadkie, niech Bóg da, przypadki. Módlmy się właśnie szczególnie o te momenty, kiedy coś nam nie dostaje, czegoś nam brakuje, kiedy widzimy jakiś słaby okres w naszym życiu, czy jakieś duchowe próby, których jest niemało. Bo kiedy diabeł zobaczy, że jesteś przebudzonym chrześcijaninem, kiedy on zobaczy, że wchodzisz w etap modlitwy w Duchu Świętym, że jesteś po prostu co pewien czas oddajesz strzały zupełnie znienacka i trafiasz w dziesiątkę i diabeł jest zaskoczony tym i po prostu jak to się stało? Skąd on wiedział o tym, żeby modlić się o tą osobę dokładnie w tym momencie, kiedy ja wysłałem demony, aby powaliły tego człowieka, aby go kusiły i aby on uległ tej próbie? Skąd on wie o tym? Ty będziesz obiektem również diabelskich ataków. Wiedz o tym, ale wiedz o tym, że nie ma nic bardziej ekscytującego niż chodzić jako wojownik Boży i będąc właśnie na pierwszej linii frontu i pokonywać diabła i widzieć zwycięstwa, które przychodzą do ciebie w ponadnaturalny sposób. Nie bój się tego kontrataku, bo ten, który jest w tobie, jest większy niż ten, który mieszka na świecie. I diabeł został pokonany przez naszego Pana i Zbawiciela, a ty jesteś powołana do tego, aby być domem modlitwy. I nie bój się chodzić w Duchu Świętym. Nie obawiaj się, że będziesz jakimś, nie wiem, odlecianym charyzmatykiem, tak w cudzysłowie charyzmatykiem, ale bo prawdziwy charyzmatyk to jest osoba, która
nieustannie chodzi napełniona Duchem Świętym i Duch Święty przejawia się w niej na różne sposoby. I to są właśnie te charyzmaty, to są przejawy działania Ducha Świętego w różnych okolicznościach w stosunku do różnych osób. Więc nie bój się być kierowanym przez Ducha Świętego, bo to jest standard, który Bóg dla ciebie wyznaczył. I możesz być wspaniałym wojownikiem Bożym, domem modlitwy, możesz być efektywnym ambasadorem Królestwa Bożego, który pokonuje diabła i który sprawia, że Królestwo Boże się poszerza, że ludzie są uwalniani, że są przemieniani, że są zbawiani. I Paweł dalej mówi tak, żeby modlili się w Duchu Świętym, w 6:19, i mówi tak, i żeby się modlili o wszystkich świętych, tak jak Nehemiasz się wstawiał za wszystkich synów izraelskich, za wszystkie jego sługi, tak my również powinniśmy pamiętać, aby wstawiać się personalnie, z imienia i nazwiska, za różne osoby w naszym zgromadzeniu. Możesz sobie, masz sporo kontaktów w swojej komórce, możesz modlić się według tych kontaktów, tak jak Duch Święty ciebie prowadzi. O pewne osoby krócej, o pewne osoby dłużej. Niech pomóc się, żeby On użył ciebie do właśnie takiej modlitwy, aby wstawiać się za innych. Ale Paweł mówi, nie tylko za wszystkich świętych się wstawiaj, ale Paweł mówi tak, i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić powinien. Winienem. Więc właśnie nawet sam apostoł Paweł nie mógł pełnić służby apostolskiej, czyli zakładania nowych zborów i zwiastowania Ewangelii bez modlitwy, ale nie tylko swojej osobistej, personalnej, ale bez wsparcia modlitewnego na przykład zboru w Efezie, którego również zakładał, bo spędził tam 3 lata. Więc nawet on nie lekceważy modlitwy w Duchu Świętym i on wzywa tych, wydawałoby się, młodych, początkujących, stawiających dopiero pierwsze kroki chrześcijan do modlitwy w Duchu. Jeżeli narodziłeś się na nowo i Duch Święty, a więc Duch Święty oznacza to, że mieszka w tobie, to bądź domem modlitwy. Módl się zgodnie z inspiracją, z prowadzeniem Ducha Świętego. Bądź odważny w tym, nie daj się jakoś tam zgasić, że ty nie wiesz, nie rozumiesz. Rozumie i wie Duch Boży, a ty się Jemu poddaj, a ty bądź Jego efektywnym narzędziem, bo jest to bardzo efektywny oręż w tej walce duchowej. Jest niemało wezwań w Nowym Testamencie do modlitwy. Był taki prorok Ananiasz, sługa Boży, prorok, który dostał objawienie o dopiero co nawróconym Saulu. I Ananiasz, to nie ten Ananiasz, mąż Safiry, tylko inny Ananiasz, bardzo oddany Bogu mąż. I czytamy o nim, że nawet on nie wiedział o tym, że ten Saul, o którym słyszał, że jest prześladowcą Kościoła, taki po prostu Żyd, faryzeusz, że on się nawrócił. Ananiasz w ogóle o tym nie wiedział, ale Bóg mu o tym powiedział, o nawróceniu tego Żyda, Saula, później apostoła Pawła. Bóg mówi Ananiaszowi osobiście o tym. I mówi w Dziejach Apostolskich, tych wersetów nie mam, ale to ja wam przeczytam te. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Dla Ananiasza było to coś normalnego i zupełnie takiego, okej, Bóg do mnie mówi i ojejku, nie zastanawia się, nie jest, czyj to głos, kto się do mnie odezwał. Nie, od razu mówi: oto ja, Panie. I Pan zaś rzekł do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I Bóg mówi do, właśnie w trakcie modlitwy daje widzenie Ananiaszowi, mówi mu o pewnym człowieku, który dopiero co nawrócił się i powiedział, że właśnie ten człowiek się modli. I co się dzieje dalej? To jest bardzo interesująca historia, dlatego że kiedy właśnie się Ananiasz pyta Boga, co mam robić, a Bóg mówi, no właśnie ten Saul, który się modli na ulicy prostej,
w tym domu on ma widzenie i pokazał w widzeniu Ananiaszowi widzenie, które ma apostoł, przyszły apostoł Paweł, Saul. Czyli bardzo takie jakby dwupoziomowe, że Ananiasz ma widzenie i w tym widzeniu widzi czyjeś widzenie. I to widzenie, które ma, które Bóg daje apostołowi Pawłowi, wtedy jeszcze Saulowi, jest takie, że Saul widzi, że on jest wtedy oślepiony po tym takim gwałtownym nawróceniu, bardzo spektakularnym. I Bóg daje Saulowi widzenie o tym, że wchodzi do jego domu na tej ulicy Prostej mąż imieniem Ananiasz, który kładzie na niego ręce i Saul odzyskuje wzrok. Czyli takie, możecie sobie poczytać, bardzo ciekawe pod względem duchowym. I faktycznie Ananiasz tam idzie na tą ulicę Prostą, pyta o tego Pawła, Saula, kładzie na niego ręce, spadają łuski z jego oczu i zostaje ochrzczony i staje się apostołem głoszącym Ewangelię do pogan. Apostoł Piotr, inny przykład, co się dzieje w trakcie modlitwy, dostaje taką wizję o płachcie z nieczystymi zwierzętami, czyli o przyjęciu przez Boga pogan jako wierzących. I tutaj też wam przeczytam Dzieje Apostolskie 10:9. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Modlić się w jakiś sposób w duchu. On nie poszedł, aby modlić się, aby jakieś tam jakieś odmawiać, jakieś, nie wiem, litanie czy coś w tym stylu, jakieś pacierze, tylko modli się, aby się modlić w Duchu Świętym. Potem poczuł głód, chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. A więc i w tym zachwyceniu widzi tą płachtę schodzącą z nieba, z tymi takimi dzikimi, nieczystymi zwierzętami. Zastanawia się, słyszy: Piotrze, bierz, zabijaj, jedz. A on mówi: nigdy, Panie, nigdy nieczystego nic nie jadłem. I nie wie, o co chodzi. Ale później Bóg daje mu odpowiedź na to, że to są ludzie, którzy nie są Żydami, ale których ja chcę widzieć jako część mojego ciała. Ciała Chrystusa Jezusa chcę widzieć w Kościele. Jezus wybiera 12 apostołów po całonocnej modlitwie. I ciekawe jest to, że Ten werset mam tutaj wyświetlony, bardzo ciekawy. Wybór Judasza nie był pomyłką. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Po całonocnej modlitwie Jezus wybiera 12 apostołów. A więc możemy z pewnością założyć bez pomyłki, że wybierając Judasza, Judasz miał znaleźć się w gronie tych 12 uczniów po co? Po to, aby dać jemu największą szansę nawrócenia się albo upamiętania, ale nie takiego upamiętania ku popełnieniu samobójstwa, tylko ku przeproszeniu Boga za zdradę, którą dokonał, i daniu mu nowej szansy. No, Judasz nie wykorzystał tego. Ale po całonocnej modlitwie sam Syn Boży, Jezus Chrystus, musiał modlić się, aby otrzymać to kierownictwo od Ducha Świętego. A też przed samym ukrzyżowaniem Jezus trwa w boju modlitewnym. Jest też niemało ostrzeżeń w Starym Testamencie, co dzieje się, kiedy ludzie działali w racjonalnych i jedynie logicznych pobudkach. Jest taki bardzo ciekawy fragment byli dwaj ludzie, którzy razem zostali powołani przez Boga, razem działali, ale w pewnym momencie tak ich jakby majątki, rodziny się powiększyły, że musieli się rozstać. I tutaj mam na myśli Abrahama i Lota, jego bratanka. I stało się, jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, przeczytam ten fragment, dłuższy, też nie będę go wyświetlać. I kiedy okazało się, że nie mogą już dalej funkcjonować razem, muszą się rozstać, Abraham mówi do swojego bratanka, młodego człowieka, mówi: czy cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w prawo, w lewo, ja pójdę w prawo. Jeżeli chcesz pójść w prawo, to ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę,
był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. Ciekawe, że właśnie ten główna postać Starego Testamentu, czy jedna z głównych postaci Starego Testamentu, Abraham, nie ma jakiegoś kompleksu wyższości, duchowości i daje pierwszeństwo wyboru swojemu młodszemu o wiele, wiele lat bratankowi i mówi, ty sobie wybierz ziemię, która ci się wydaje najbardziej odpowiednia, bo ta, w której jesteśmy, nie jest w stanie wykarmić wszystkich naszych tam bydła, trzody, jaką mamy i utrzymać naszych rodzin. On daje mu możliwość wyboru jako pierwszemu. Ciekawa postawa, prawda? Ty wybierz to, co najlepsze, a ja wybiorę to, co pozostanie po twoim wyborze. To sobie wezmę. Chcielibyśmy mieć taką postawę, Bożą postawę. No i jest napisane co, że Lot podniósł oczy swoje i wybrał okręg nadjordański, bo tam było zielono, bo było dużo źródeł, że było dużo trawy, można było wypasać owce i pomnażać tam ten swój majątek. Ale nie wiedział o tym, że ten okręg, który wybiera, to jest przyszły okręg idący na spalenie, bo tam były zlokalizowane dwa miasta, Sodoma i Gomora, tam na samym południu już Morza Martwego, które wtedy jeszcze obfitowało właśnie w tą roślinność i tam się ulokował. I po jakimś czasie, kiedy Abraham wybrał pozostałą część, rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. I różnica pomiędzy postawą Abrahama i Lota była taka, że kiedy przyszło do wyboru, to Lot sam podniósł oczy swoje, rozejrzał się, tak można było powiedzieć, po ludzku, logicznie, co będzie dla mnie najlepsze, najkorzystniejsze, co przyniesie największy profit i tam idę. A różnica w stosunku do Abrahama była taka, że Bóg mu powiedział, Abrahamie, podnieś oczy swoje. W momencie, kiedy jest namaszczenie Ducha Świętego, Duch Święty, on mówi, teraz wybierz, bo to jest dobry moment na wybór. Wcześniej mogłeś wybrać i może żałowałeś, o, czemu ja nie podjąłem takiej decyzji, czemu nie związałem się z tą firmą czy z tymi ludźmi, czemu nie wykorzystałem takiej okazji. To był super moment na to, aby po prostu podnieść moje życie na wyższy poziom. Przegapiłem jakąś sytuację. Być może, że właśnie nie przegapiłeś, ale że uratowałeś swoje życie. Bo potem byłby naprawdę fatalny, tragiczny finał takiej decyzji. Bo później widzimy Lota mieszkającego w Sodomie i w Gomorze, w domu ze swoimi tam kilkoma najbliższymi osobami. Pytamy, gdzie jest cały majątek, którego miał wcześniej, kiedy był jeszcze z Abrahamem. Z powodu wielkości tego majątku musieli się rozstać, a teraz jest jako bankrut mieszkający w jakimś domu, wychodzi z Sodomy i Gomory wyprowadzony przez aniołów z niczym. Jego żona zamienia się w słup soli, a później jego córki upijają go i współżyją z nim i powstają kolejne jakieś dwa plemiona, które powodują dużo problemów w późniejszych czasach w stosunku do narodu izraelskiego. Więc być może, że wtedy, kiedy w naturalny sposób, bez modlitwy, działamy po ludzku, może kierujemy naszymi dziećmi bez modlitwy, może chcemy ich wykształcić po ludzku, biorąc pod uwagę trendy i popularność jakąś tam zawodową we współczesnym świecie, a nie wiemy, co będzie za 5, za 10 lat. Żyjemy w świecie pełnym wielkich, gwałtownych zmian. I lepiej jest zrobić to, aby modlić się o swoje dzieci. I oczywiście patrzymy, obserwujemy, co się dzieje, ale podejmować decyzje z Bogiem, bo Bóg zna przyszłość, której my nie znamy. I tak jak w przypadku Lota, Lot stracił wszystko i skończył, po prostu jego rodzina się rozsypała, stracił żonę, stracił majątek, ma dzieci ze swoimi córkami. Myślisz, jakiś koszmar, prawda? A Abraham, który czekał na Boże prowadzenie, dostaje wielkie Boże błogosławieństwo, wspaniałe, liczne potomstwo. Więc tak się kończy, kiedy ktoś prowadzi naturalne życie intelektualne,
takie właśnie kierowane głównie logiką, zamiast być prowadzonym poprzez Ducha Świętego. Jest jeszcze jedno ciekawe takie, no tam tych ostrzeżeń jest bardzo dużo, ale była taka sytuacja, kiedy Żydzi już weszli do ziemi obiecanej i mieli, już tam pokonywali kolejne miasta, kolejne plemiona. I jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący fragment, jak brak modlitwy może przynieść negatywne efekty nawet na kilka następnych pokoleń. Nie bezpośrednio, ale że później wielu ludzi cierpi z tego powodu, że ich praojcowie, ich pradziadkowie nie modlili się. Chociaż powinni się modlić i powinni szukać Bożego prowadzenia, jednak się nie modlą i podejmowali decyzje jedynie czysto racjonalne. To jest właśnie fragment, o którym mówię, to jest przymierze, które Izrael zawiera, wchodząc do ziemi obiecanej, z jednym z plemion, które Bóg chciał wygonić stamtąd, aby oddać im ziemię, bo tamci byli bezbożnymi ludźmi. I z Gibeonitami. I Jozue, w księdze Jozuego w 9 rozdziale czytamy takie słowa: lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, czyli je zwyciężył, pokonał i w ogóle zburzył, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli ze sobą stare worki na swoje osły i stare popękane i połatane łagwie na wino, włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony i przyszli do Jozuego w obozie, do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich: przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli Gibeonitom: może mieszkacie pośród nas? Jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozuego: o, sługami twoimi jesteśmy. A Jozue rzekł do nich: kim jesteście i skąd przybywacie? A oni odpowiedzieli mu: z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy twoi dla imienia Pana Boga twego. Słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. I później faktycznie tam jest cała, dalej jeszcze tam śledztwo prowadzą, no ale na pewno jesteście z dalekiej krainy. Oni: tak, tak, przecież te, patrzcie, ten chleb pokruszony i suchy, który mamy w naszych tam sajdakach, to on był jeszcze, on był świeżutki, cieplutki, kiedy żeśmy wychodzili z naszych domów. Nasze sandały były dopiero co zrobione, a teraz już podarte, nasze szaty zniszczone, łagwie popękane, bo wysuszone od dalekiej drogi, a więc cała logika została uruchomiona, całe ludzkie rozumowanie było zaangażowane w to. No chyba faktycznie, no tak. Wszystko wskazuje na to, że to jest jakieś odległe, obce plemię, które chce z nami zawrzeć przymierze. I dalej czytamy tak, że wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę. I kluczowy fragment całego tego wydarzenia: ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, kiedy już wyszło wszystko na jaw i zrobiła się wielka afera, afera w stosunku do przywództwa zboru izraelskiego. Jest napisane, że synowie izraelscy nie pozabijali Gibeonitów, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana, Boga Izraela. Cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. I patrzcie, później się okazuje, że ci Gibeonici żyją pomiędzy Izraelczykami, Żydami, sprawiając mnóstwo różnych problemów, kłopotów. Tam niby zostali uczynieni niewolnikami Żydów, ale i tak było mnóstwo zamieszania z tego powodu. I później przez całe kolejne pokolenia jest problem z tymi Gibeonitami. Z jednego konkretnego powodu: ponieważ nie pomodlili się, ponieważ nie zapytali Pana, nie poprosili o prowadzenie, tylko po ludzku pokierowali swoimi losami. No i taki jest efekt, że była nie tylko tam krytyka i niezadowolenie w całym zgromadzeniu, ale również kolejne pokolenia cierpią, dlatego że ich przodkowie się nie modlili. Kochani, my bądźmy takim pokoleniem w stosunku do naszych dzieci, że walczymy o nich w modlitwie, że modlimy się w duchu, że kierujemy ich do Boga,
że nawet jeżeli kontynuujemy nasze modlitwy, nawet kiedy nasze dzieci może mają już, nie wiem, 20, 20 kilka lat, może gdzieś prowadzą jakieś światowe życie, może są nienawrócone, może żyją w nieślubnych związkach, takich konkubinatach jakichś, prawda? Ale i nie widzimy efektów naszych modlitw, ale wiecie, módlmy się o to i walczmy o nich. I prośmy Boga i błogosławmy im i nie poddawajmy się. A jeżeli mamy jakieś takie malutkie dzieci jeszcze, które śpią dopiero na kolanach i ledwo co trzylatka dopiero skończą, już się módlmy. Kiedy kobieta jest w ciąży z mężem, niech modlą się i błogosławią swoje nienarodzone jeszcze dziecko. Już teraz otaczajmy je modlitwami. Módlmy się w duchu. Prowadźmy życie modlitewne, intensywne życie modlitewne. Bo jeżeli będziemy tak myśleć jedynie tak w światowy sposób, jakbyśmy nie zakładali, że Bóg może robić rzeczy cudowne, interweniować, to mogą być tego złe efekty. Też jest jeszcze jeden na koniec, jest jeszcze jedno ciekawe wydarzenie w Starym Testamencie, kiedy król Saul, napomniany, kiedy król Saul, już tam pierwszy król izraelski, odnosił tam szereg zwycięstw, to w pewnym momencie przychodzi do niego prorok Samuel i, no i tam mówi mu, że tutaj Bóg ci da zwycięstwo, ale później po tym zwycięstwie czekaj, ja przyjdę, ja złożę ofiarę Bogu. No i po tym zwycięstwie król Saul jest taki zniecierpliwiony, bo już czeka kilka dni na tego proroka Samuela i ten Samuel nie przychodzi, nie ma go. Ludzie się tam rozprzęgają, zaczynają się jakieś tam gadania, no jak długo będziemy tu siedzieć, co dalej mamy robić, no przecież już się powinno coś dziać, prawda? Nie bądźmy tacy nieaktywni. No i Saul pod wpływem presji tego narzekania swojej armii składa ofiarę Bogu i tylko fragmentarycznie i częściowo wypełnia przykazania, które dał mu Bóg i te przykazania, które powiedział, te zalecenia, które dał mu Samuel. No i faktycznie nie pomodlił się, nie zapytał Boga, ile czasu, co mamy jeszcze robić, albo uspokój, proszę, to szemranie wśród moich żołnierzy, daj nam wszystkim cierpliwość, bo czekamy na proroka, którego ty posyłasz. Ale składa tą ofiarę, nie modli się, nie ma społeczności z Bogiem, kiedy przychodzi prorok Samuel i pyta, no co ty w ogóle, chłopie, tutaj wyczyniasz, wyprawiasz? A on, no wiesz, bo złożyłem ofiarę twojemu Bogu. Twojemu, a nawet nie naszemu, tylko twojemu, prawda? No i brak modlitwy ze strony króla Saula, brak polegania i czekania na Boga, kiedy Samuel nie przychodził, doprowadziła go ostatecznie do utraty korony, i stoczenia się w jakąś paranoję, że tam ściga jakiegoś młodego chłopaka, którego chce zabić, po jakiegoś tam przyszłego króla Dawida. Więc patrzcie, brak modlitwy może powodować różnego rodzaju reperkusje. Może nie takie bezpośrednio, nie od razu, ale może na dłuższą metę, może dopiero jeżeli zaniedbamy dzisiaj nasze życie modlitewne, może efekty tego będą dopiero za rok, dwa czy trzy, może za pięć lat, może za dziesięć lat, ale niechybnie przyjdą, bo takie są prawa duchowego świata, w którym żyjemy. Natomiast jeżeli zaczniemy pamiętać o tych zasadach Słowa Bożego i modlić się w Duchu Świętym, jeżeli nawet nie widzimy efektów dzisiaj, pozytywnych, dobrych rzeczy, czy za tydzień, czy za miesiąc, w kontekście roku, dwóch czy pięciu lat, na pewno będziemy widzieć i na pewno będziemy zbierać wspaniałe owoce naszego życia modlitewnego. I Paweł na koniec mówi tak w wersecie 21, o wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się dzieje ze mną i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się, co się z nami dzieje i aby pocieszył serca wasze. Apostoł Paweł miał bliską grupę współpracowników, którzy wspierali jego służbę i na których mógł liczyć. Jak myślicie, ilu ich było na kartach Nowego Testamentu? Ilu tych wielki apostoł Paweł, jaką miał ten zespół, ten team tak zwany, prawda? Ilu osobowa była taka grupa? 200 osób? 300? Nie wiem, może 100?
No tak, biorąc pod uwagę te takie imiona, które się często powtarzają w listach, które piszę, no to się okazuje, że jest to taka, jeśli chodzi o takich bliskich, stałych współpracowników, to jest około 10-12 osób. To jest Barnaba, Sylas, Tymoteusz, Tytus, Łukasz, Pryscyla, Kwilla, Jan Marek, Epafrodyt, Filemon, Arystarch, Trofim. To jest około 10-12 osób. Tylu miało. Myślimy, czemu nie więcej? No przecież taka postać sztandarowa, fundamentalna, autor większości pism Nowego Testamentu, tylko 10-12, no tylko. Tylko, a może aż tylu. Była też taka szersza grupa, bardziej dynamiczna, w sensie zmieniająca się, to było około 30 osób. Ale to były osoby, na których Paweł mógł liczyć, z którymi mógł naprawdę służyć, na których mógł polegać. I teraz, jeżeli ty masz kilka osób w zborze, z którymi się kontaktujesz, z którymi masz dobrą relację i budujesz z nimi relację, bo jesteś częścią tej społeczności, no to chwała Bogu, to miej tych kilka osób. I nie próbuj z całego zboru uczynić swoich współpracowników. Nie myśl o tym, że po prostu jeżeli nie masz kontaktu ze wszystkimi, no to jest niedobrze. Nie musisz mieć kontaktu ze wszystkimi. Jesteśmy jedną wspólnotą, owszem, ale jeżeli Bóg ci, módl się, niech ci Bóg pokaże, z kim masz budować głównie relacje. I to nie będzie, że po prostu izolujesz się od reszty zboru. Nie. Znaczy dziwną rzeczą jest, jeżeli byłbyś w zborze, a budował bliskie relacje z ludźmi spoza zboru, bo to byłoby jakieś takie, nie wiem, no co najmniej dziwaczne i niezdrowe duchowo. I niewskazane, myślę, bo jeżeli budujesz relacje z ludźmi spoza zboru, no to bądź z tymi ludźmi i tam sobie funkcjonuj, tam sobie działaj, prawda? Ale jeżeli Bóg cię powołał do tego zboru, no to buduj tutaj relacje. I może to być kilka osób, może to być, nie wiem, 3-4 osoby, ale że Pan złączył ciebie z tymi kilkoma osobami. Niech to będzie twój zespół, niech to będzie twoja grupa i posługuj właśnie wewnątrz tej grupy. I posługuj w mocy Ducha Świętego, bo nie wykonujesz tutaj przecież jakichś usług religijnych w tym zborze, że budujesz relacje z kimś z zewnątrz, a przychodzisz tutaj, aby coś tam zrobić jako właśnie taka, w cudzysłowie, usługa. No to myślę, że to jest pomyłka. Więc niech Duch Święty kieruje twoim życiem i módl się o to, aby Pan wskazał ci, gdzie są te 3, 4, 5 osób, z którymi możesz działać, z którymi możesz w Duchu Świętym dokonywać dobrych rzeczy dla Królestwa Bożego. Więc Paweł miał tych, chociaż niedużo się wydaje, jak na apostoła Pawła można byłoby się spodziewać więcej, ale jeżeli on miał tylu, no to jeżeli my mamy mniej, jeżeli ty masz mniej, w porządku. To jest, myślę, jak najbardziej akceptowane. I Paweł pisze na koniec, mówi do Efezjan, mówi: pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. A więc rzeczy, o których mówimy na naszych niedzielnych spotkaniach, mają wartość niezniszczalną. Są znacznie większej wartości niż pieniądze, niż firmy, niż dobra materialne, jakieś tam dzieła sztuki, bo Duch Święty chce, abyśmy kochali siebie nawzajem, kochali Boga przede wszystkim miłością niezniszczalną, czyli wieczną. Miłością, zobacz, jest wieczny wymiar w twoim życiu. Jeżeli kochasz Boga całym swoim sercem, niech to będzie miłość na resztę życia, miłość na zawsze. I Bóg wtedy będzie cię błogosławić, bo będziesz miał, tak jak tutaj jest napisane, będziesz miał wiarę i będziesz miał pokój. Wiarę i pokój, który będzie efektem oddziaływania Ducha Bożego na ciebie, jako tego uzbrojonego do duchowej walki wojownika. Kochani, wiem, że niektóre rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, mogły być trudne, mogły być wyzwaniem dla nas, może napomnieniem, może jakąś tam korektą, a może zachętą i zbudowaniem. Ale nie bawimy się w Kościół. Amen. Nie bawimy się w jakieś usługi religijne, w jakąś działalność taką, że ja coś tam robię dla Boga. Nie, róbmy to jako rodzina. Róbmy to jako bracia i siostry, których Bóg powołał na to miejsce
i chcę, abyśmy wzrastali i chcę, abyśmy wspólnie, razem stali się domem modlitwy. Modlitwy w Duchu Świętym, modlitwy w namaszczeniu, kiedy Duch Święty będzie dokonywać stopniowo, może nie rewolucji, ale w jakim stopniu ewolucji, ale jednak tej dobrej, tej pozytywnej, bo zwykle rzeczy, które rosną szybko, są, robią wielkie wrażenie i takie wow, wszyscy patrzą i biją brawo. Ewolucja, czyli powolny wzrost, są nie takie widoczne, ale one są o wiele trwalsze i o wiele zdrowsze. I kiedy już przychodzi ten czas dojrzałości, czas zbiorów, zbiory są obfite. Dlatego, że przez całe lata chodziłeś z Bogiem, zasiewałeś Słowo Boże, napełniałeś się Duchem Świętym, poddawałeś się pod dyscyplinę Słowa Bożego, pod zasady, które mówi Biblia, a nie tam jakiś guru, jakiś YouTube'owy nauczyciel, tylko chodziłeś zgodnie z tym, co Słowo Boże mówi i będziesz zbierać wspaniałe, obfite żniwo w swoim życiu. Może nie za 2 tygodnie, ani za 3 miesiące, ale na koniec życia będziesz dojrzałym, mocnym, silnym chrześcijaninem i gdy przyjdą złe czasy, i które nadchodzą, widzimy w trybie dosyć takim szybkim, to ty się oprzesz. Ty będziesz miał dom zbudowany na skalę. Ty będziesz na tyle silny i utwierdzony, że będziesz mógł podtrzymywać i wyciągać rękę do innych, którzy będą się chwiali. Nie dlatego, że nagle przyszło jakieś, ktoś tam przyjechał na jakąś konferencję, zorganizował, położył ręce na ciebie, Bóg, Duch Święty stąpił, halleluja, działamy. Tylko dlatego, że przez całe lata inwestowałeś swoje życie duchowe, że trwałeś w społeczności, w prawdzie Słowa Bożego, napełniałeś się Duchem Świętym i żaden zagraniczny nauczyciel nie jest ci potrzebny, bo masz swojego nauczyciela, Ducha Świętego, który mieszka w tobie, masz prawdę Słowa Bożego, która działa i która utwierdziła, która zamieniła ciebie w stalową albo żelbetową konstrukcję, której żaden diabeł nie rozwali i które żadna pokusa nie zniszczy. Żadnego fatalnego, tragicznego finału nie będzie, bo inwestowałeś w Słowo Boże przez całe swoje lata, w społeczność z Duchem Świętym, w budowanie, bycie wewnątrz ciała Chrystusa, w Kościele utwierdzałeś, byłeś na swoim miejscu, pełniłeś swoją funkcję i przez to Bóg umocnił całe zgromadzenie, bo je pobłogosławił pokojem, radością i miłością. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam samego siebie i że to Ty jesteś naszą skałą, że to Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Dziękujemy Ci za to, że na Tobie możemy polegać. Daj nam, Panie, odwagę, daj nam, Panie, Twoje zrozumienie duchowego świata, w którym żyjemy. I, Panie, prosimy, przewietrz nasze głowy z różnych farmazonów, jakichś dziwnych rzeczy, które świat próbuje włożyć do naszych głów, aby odwrócić nasze serca i naszą uwagę od Ciebie. Prosimy Ciebie, abyś pobłogosławił nas właśnie takim duchowym, trzeźwym, duchowym rozsądkiem, abyśmy prowadzili nasze służby, abyśmy błogosławili nasze dzieci, abyśmy służyli sobie nawzajem w sposób, który się Tobie podoba. Dziękujemy Ci za to i prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla całego naszego zgromadzenia. Amen.